Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Draconicus i rozpoczynamy kolejny odcinek z The Last of Us Part 1 w wersji na PC. Uciekła nam Ellie, więc na koniku musimy ją dogonić. W ostatnim odcinku dużo się działo. I teraz wspólnie z bratem po wielkiej bitwie na ranczu. Nie mogę być daleko. Znaleźć Eli. Uparte dziewucha. Często odwala takie numery? Pierwszy raz wywinęła coś takiego. Nie wiem, co jest grane. Tędy nie pojechała. Ślady kopyt. Wjechała w las. Eli, co ci strzeliło do głowy? No dobrze, jo. Tutaj. Kolejne ślady. Eli chyba się zbuntowała w związku z naszym. No dalej. Naszą chęcią porzucenia jej. Do jaskini wjechała. Albo tu. Zobaczmy ślady. Osłaniam cię! Ilu ich tam widzisz? Za dużo, cholera! Osłaniaj mnie! Naokoło, osłaniam cię! Nie daj mi tego! Jeszcze tu są. No chodź tu, sukinsynu! Powinno od tyłu go zajść. Gdzieś na górze.
Gdzieś na górze. Albo w którymś domu się chować. Jeszcze jeden gdzieś na pewno jest. To gdzie? To już wszyscy. Chodźmy. Wracajmy na konie. Szukajmy pierwsze. Przeszukajmy. To miejsce. To jeszcze coś ciekawego możemy tu znaleźć. Na pewno sobie skonstruujmy rzeczy. Czego nie chcę zrobić? Trzeba jak najbardziej sobie weźmiemy. Weźmy jeszcze drugi budynek. No widzicie, sobie weźmiemy. A w tym budynku nie ma nic. Więc zostaje nam nic innego. Jeszcze tutaj na górę tylko zajrzymy. Właśnie. Przyda. Też coś mamy. No i możemy jechać dalej. Ślady prowadzą tam. Mam nadzieję, że jej nie dorwali. A ja też mam taką nadzieję, że jej nie dorwali. Patrz, koło domu! To nasz koń! Musi tu być! Teren wydaje się czysty. Zobaczymy, czy jest czysty. Uważaj na siebie.
Eli? Eli? Tu jestem. Chryste. Pytanie z formy na dziewucha. Przeszukamy. Nie ma gdzieś poukrywanych jakichś notatek. Tylko tym się musiały przejmować? Chłopcy? Filmy? Założyć dziś sukienkę czy spódnicę? Dziwne. Wstawaj, zbieramy się. A jeżeli odmówię? Rozumiesz, ile warte jest twoje życie? Ha? To, że uciekłaś i bez sensu ryzykowałaś, to było cholernie głupie. Więc chyba oboje jesteśmy sobą rozczarowani. Czego ty chcesz ode mnie? Żebyś przyznał, że chciałeś się mnie tylko pozbyć. Tommy zna ten teren. No. Przestań pieprzyć! Przepraszam bardzo, ale jemu ufam bardziej niż sobie. Możesz przestać chrzanić? Czego ty się tak bardzo boisz? Że mogę skończyć tak jak sam? Nie mogę się zarazić i potrafię o siebie zadbać. Ile już razy mogliśmy zginąć? Przecież jak dotąd jakoś sobie radzimy. Ale jeszcze lepiej poradzisz sobie z Tommym! Wiesz, że nie jestem nią. Co? Maria powiedziała mi o Sarze i... Eli? Łazisz po piekielnie cienkim lodzie. Żal mi twojej córki, Joel. Ale ja też straciłam bliskich. Nie masz prawa mówić mi, co to jest strata. Wszyscy moi najbliżsi albo poumierali, albo mnie opuścili. Wszyscy... Kurwa, poza tobą! Więc nie mów mi, że będę bezpieczna z kimś innym, bo prawda jest taka, że będę się tylko bardziej bać. Masz rację. Nie jesteś moją córką. A ja nie jestem twoim ojcem. Oj, to... Każdy pójdzie w swoją stronę. Zbierajcie się, mamy towarzystwo. Widziałem dwóch. W środku jest ich już więcej. Nic tu nie ma. U ciebie? Po co, Joel, powiedziałeś, nie było miłe. Jezu! O Jezu!
Weźmy to sobie, zbierzmy rzeczy. Trzymaj się z tyłu. Uważaj na siebie. A więc zjedziemy na dół. Co to było? Skurwysyn! Kurwa, mam cię! No, teraz ci wpierdolę! Dobra, dom jest czysty. Straciłem dwie strzały tylko. Wracajmy do koni! Jeszcze sobie sprawdzę, co tu się dzieje w tym domku. Już nie znajdziemy. O, nieśmiertelnik na przykład. Rent Pino. Wyrywka wrzała była bardzo miła. Z jednej strony mu się nie dziwię, bo to jednak bardzo duża odpowiedzialność. A szkoda Eli.
Czysto. A, wściekła jest na nas. Mam radę. Wiesz, że jest wściekła. Tak jest poniżej pasa. A, ale piękny widok. Jesteśmy. Dzieciak zdąży na dobranockę. To gdzie to laboratorium? Na końcu miasta. Uniwersytet Wschodniego Colorado. Bighorns. Eli, zejdź z konia. I daj wodze Tomiemu. Tego sobie zostawię, jeśli nie masz nic przeciwko. No już, nie będę się powtarzał. Co ty robisz? Trochę się przestraszyłem twojej żony. I nie chcę, żeby mnie załatwiła. Przepraszam, że ukradłam ci konia. Wróćmy chociaż do miasta i przegadajmy sprawę. Znasz mnie. Wiesz, że podjąłem decyzję. Uniwersytet Wschodniego Colorado. A to laboratorium jest gdzie? W gmachu badawczym. Wygląda jak wielkie lustro. Nie przegapisz. Opiekuj się swoją żoną. Jest tu dla was miejsce. Wiesz. Jedziemy? Tak jest. Już się cieszę, Eli, z powrotem. Okej, to jeszcze raz. Jeśli schrzanisz swoją czwartą próbę, tracisz piłkę, tak? Tak, to wtedy tracisz piłkę. A po zdobyciu 10 yardów ponownie zyskujesz prawo do pierwszej próby. Pierwszy down, zgadza się. Rany, pogmatwane to. Jak zagrasz parę razy, wszystko się wyklaruje. No to... Na dzisiaj sobie zakończyłem. Tu podejrzewam, będzie gruba akcja. Joel się zrehabilitował w oczach Eli. Podjął dobrą decyzję, żeby jej nie zostawiać. Co bardzo nas cieszy. A już w następnym odcinku będziemy zwiedzać Uniwersytet Wschodniego Colorado, czyli University of Eastern Colorado, w której podobno kryją się świetliki, w której podobno będzie cała akcja się odbywać, aczkolwiek nie liczę na to, że tutaj coś znajdziemy. Podejrzewam, że gra jeszcze się nie skończy, więc będziemy mieli w co grać. Jutro, zależnie od tego, jaką decyzję podjęliście w komentarzach czy w lajkach, a także z moich osobistych preferencji, jeszcze nie wiem, w co jutro zagramy, ale mam nadzieję, że... Znaczy, na pewno będzie to albo kontynuacja The Last of Us, albo Stray. Może sobie zrobimy na zmianę. Jednego dnia Stray, drugiego The Last of Us. Czyli jutro o 18.00 jedna z tych dwóch gier się pojawi. A ja na chwilę obecną dziękuję za to, żeście byli. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć.